Dzień dobry, Anna Dryjańska, podcast Polityka na temat, a dzisiaj naszymi gośćmi, wyjątkowo gośćmi, jest Artur Nowak, adwokat, publicysta, autor książki Żeby nie było zgorszenia i Marek Sekielski, producent telewizyjny, autor cyklu programów Sekielski o nałogach, które możecie obejrzeć na YouTube, no i współautor dokumentów razem z bratem Tomaszem o pedofilii w kościele. Dzień dobry. Cześć, może bądźmy na ty, żeby nie udawać. Bo w tym podcaście i w ogóle w waszej książce, z okazji której się spotykamy, ogarnij się. Jakby duża część tej książki to chyba to, żeby nie udawać. To jest książka o uzależnieniach. Ogarnij się, czyli jak wychodziliśmy z szamba. Powiedz mi, Artur, dla kogo ją napisaliście? Marek jest znany z tego, że od jakiegoś czasu stworzył mający dość duże zasięgi podcast na ten temat. Zaprasza ludzi, którzy spowiadają mu się trochę. No to oczywiście śmieje się, bo to jest, polega na pewnym zaufaniu. I był na wakacjach w Neapolu i napisał do mnie, że ma taką potrzebę, żeby być bardziej wiarygodnym, bo przepytuje różne osoby, a też przyszła taka potrzeba, żeby mówić o sobie, że może byśmy zrobili o tym książkę. Ja się od razu zgodziłem na to. Dla kogo jest ta książka? Wiesz co, po tym jak publicznie się przyznałem do tego, że jestem narkomanem i alkoholikiem, trochę na ten temat powiedziałem też w programie Marka, napisało do mnie dużo osób, że usłyszeli trochę o sobie historii pewnej. Nie? Obydwa jesteśmy wysoko funkcjonującymi alkoholikami. Znaczy my się w ogóle nie odróżniamy od ludzi, którzy piją tanie wina, żeby była jasność, bo to jest ta sama choroba. Znam wiele osób, które jeszcze jakoś tam płyną, radzą sobie z tym. Znam wiele osób, które są w relacjach jakichś bliskich z jakimś narkomanem, alkoholikiem, z synem, bratem, siostrą. I chyba dla nich jest przede wszystkim ta książka. Czyli dla bliskich? Dla współuzależnionych? Nie, szerzej. Dla osób uzależnionych, ale też współuzależnionych, bo ja bym nie bagatelizował jednak tego, bo mówi się, że w Polsce jest około 3 miliony ludzi uzależnionych, 2 miliony dzieci wychowuje się w rodzinach alkoholowych. Dobrze wiemy z Markiem, z czym to się po prostu wiąże, jak to ryje psychikę, mówiąc tak oględnie, jaki to ma wpływ na przyszłość, jaka to jest taka matryca, z której ciężko się później pozbyć. I miałem dużo satysfakcji z tego i takiej radości wewnętrznej, że no nie jestem sam. Ja się z tym po raz pierwszy zderzyłem. Wstydziłem się trochę rozmawiać o tym. To jest jasne. No mówisz o jakiejś swojej prywatności, ale tak sobie pomyślałem, wiesz, ludzie publikują na różnych bulwarowych portalach czy też internetach jakieś rzeczy takie banalne, głupie moim zdaniem. To jest sprawa poważna. I to też dla mnie taki jest sposób na zidentyfikowanie się z tym problemem, bo wiesz, no, w pewnym momencie została mi tylko terapia. Jestem w terapii od 7 lat, byłem wtedy przez kilka lat jeszcze na takiej terapii typowo narkotykowej i alkoholowej. Ale dla mnie ta książka, którą przed redakcją jak przeczytałem, ci powiem, że łamie mi się głos. Bardzo trudno mi było, że byłem w takim syfie, w takim bagnie, gdzieś na jakimś takim krawędzi. Że się jednak z tego podniosłem. I wiesz, ważne jest dla mnie też to, żeby oczywiście wiele zła wyrządziłem swoim bliskim, sobie przede wszystkim, ale też trzeba się za coś czasem docenić po prostu i jakoś być dla siebie wyrozumiałym, nie żyć ciągle w jakimś takim poczuciu winy, tylko zacząć żyć normalnie i zastanowić się nad tym, bo w tej książce mam nadzieję, że nam się udało pokazać też, co pod tym alkoholem jest, bo myślę sobie, że samo picie i zaprzestanie picia nie jest jeszcze jakimś wielkim sukcesem, tylko dokopanie się do tego, dlaczego szukamy odmiennego stanu świadomości, przed czym uciekamy, co z nami jest nie tak. Nie? Mówię, powtarzam, problem dotyczy, ja myślę, że to jest niedoszacowane 3 milionów ludzi w Polsce. Myślę, że to jest temat ważny na pewno i ja się cieszę, że zachęcony przez Marka wziąłem udział w tym przedsięwzięciu. Bo tutaj dla naszych słuchaczek i słuchaczy informacja, że nawet nie można tej książki nazwać wywiadem rzeką, bo to jest taka przeplatająca się rozmowa Artura i Marka, bardzo szczera. Powiem wam, że
sama się trochę wstydziłam czytając, w sensie, że trochę czułam się tak, jakbym podsłuchiwała was rozmawiających samych albo u terapeuty, więc miałam takie poczucie, że bardzo wchodzę w waszą intymność. Marek, nie miałeś obaw się tak odsłonić? Trochę miałem, natomiast nauczony jestem tego, że obawy, które się w mojej głowie pojawiają w związku z różnymi jakby aspektami działalności, którą prowadzę, są w zdecydowanej większości tylko i wyłącznie projekcją mojej wyobraźni, moich lęków i w 99% to się nigdy nie sprawdza. Więc też jakby wiem, że dla mnie ta książka jest takim trochę, jak to się mówi, tak w tym takim coachingowym języku, takim wyjściem ze strefy komfortu. Ja nie lubię tego określenia do końca, natomiast ono tutaj gdzieś nie potrafię znaleźć lepszego, bo u mnie to działa w ten sposób, że ja robiąc coś, co wydaje mi się, że jest nie dla mnie, że mnie przerasta, że nie mam do tego kwalifikacji, umiejętności, nawet odwagi, żeby się z tym zmierzyć, że jakby wchodzenie w to mimo wszystko jest właśnie takim treningiem, trenowaniem samego siebie i budowaniem tej swojej samooceny, nie? Bo ta książka jest też o niskiej samoocenie, o beznadziejnej samoocenie czasem. A ona jest dla mnie jakimś takim elementem takiego właśnie trenowania samego siebie, nie? I to jest... Obawy były, są jeszcze pewnie i pewnie jeszcze trochę będą, ale... Jakby nauczyłem się z tym w taki sposób funkcjonować, że to jest jakaś część mnie na tą chwilę. Jakby mogę tylko to zaakceptować i próbować jakoś z tym żyć. No, łatwiej byłoby mi od niej uciec, schować ją, zamknąć do szafy i nie napisać nigdy albo nie wydać. Ale konfrontuję się z tym, bo wiem, że ona pomoże ludziom. Bo znam ten proces. Byłem w dwóch procesach terapeutycznych, na dwóch grupach jeszcze takich paraterapeutycznych i wiem, na czym polega jakby wymiana doświadczeń między osobami uzależnionymi i na czym polega to, że nic tak drugiemu uzależnionemu nie pomoże, jak przyjrzenie się w drugim uzależnionym jak w lustrze po prostu czasem. Pamiętasz, jak długo nie pijesz? Nie piję 4 albo 5 lat. No tak... Tyle. Nie pamiętam dokładnie, bo mam problem z taką krótkotrwałą pamięcią. To jest związane z uzależnieniem? Trochę tak. Musiałbym, jakbym zerknął sobie gdzieś w notatki, to bym to do tego doszedł oczywiście, bo to da się sprawdzić, kiedy poszedłem na terapię drugą i tak dalej. Natomiast jakby to też wynika trochę z tego, że nie przywiązuję już w trakcie drugiej terapii, bo pierwszą terapię robiłem lat temu 12 mniej więcej. Przestałem przywiązywać w ogóle wagę do tego, ile ja tego nie robię. Kiedyś oczywiście byłem tym zajęty i sobie to notowałem i nie wiem, był tydzień, był miesiąc, było pół roku, pierwszy rok, drugi rok i to były jakieś takie ważne momenty. Natomiast teraz sobie myślę, jak myślę sobie o liczeniu swojej trzeźwości, wydaje mi się, to kompletnie nie ma większego znaczenia, bo to, czy ja zapiję dzisiaj, czy zapiję za 15 lat, to efekt będzie ten sam. Czyli zjazd do dołu kompletny, ponowne rozwalanie swojego życia, zniszczenie wszystkiego, co udało mi się zbudować. Jakby ta liczba, czy ta cyfra, która się tam pojawia, no jest tylko czymś, czym ja ewentualnie mogę się przed kimś chełpić. Tak mi się wydaje, nie? Że to jest taki, to liczenie swojej trzeźwości, to jednak może być trochę z takiego kawałka braku pokory, a pokora, jak Artur wie doskonale, w naszych schorzeniach jest, no, w radzeniu sobie z nimi jest istotna. A ty, Artur, pamiętasz, ile już żyjesz w trzeźwości? Pierwszą terapię miałem w 2008 roku. Przez 7 lat byłem czysty. No potem miałem wpadę taką... No nawrót taki dwutygodniowy, a to jest w ogóle niesamowite, bo pewnego pięknego dnia wstałem rano, poszedłem do pracy, do kancelarii i kupiłem sobie pół litra wódki tak z dupy po prostu, nie? Ale co, nogi cię poniosły? Czy coś się działo w twoim życiu? Wiesz co, na pewno coś się działo, tylko w pewnym momencie straciłem jakąś taką czujność. To jest bardzo niebezpieczne, bo ja znam wiele osób, które dlatego ważne jest identyfikowanie się jednak z tym problemem, które w pewnym momencie, to jest kompletnie nieracjonalne zupełnie, od razu powiem, nie? Że przychodzi taki moment i dostajesz takiego jakiegoś małpiego rozumu,
co to może być? Wiesz, ja zapracowywałem swój problem, bo jak ja wyszedłem z tej pierwszej terapii, ja wszedłem w jakąś taką kompulsywną pracę, ja to do dziś mam. Ja piszę na raz 3 książki, robię jakiś podcast, wiesz, gdzieś tam jeżdżę po sądach. To nie jest zdrowe oczywiście i pracuję nad tym dość mocno na terapii. Natomiast wtedy rzeczywiście to weszło w taki wymiar kompulsywny, to znaczy ja pracowałem do 24 czasem, już mnie w ogóle nie było w domu. Nie? Niektórzy szefowie powiedzą, bardzo dobrze, super, no, ale wiesz, pracownik. No, ale to jest taka koncentracja się wokół kolejnego uzależnienia, gdzie po prostu no, ta rodzina gdzieś znika troska o swoje zdrowie, o swój po prostu komfort. Wiesz, to jest kawałek tej historii, o której Marek mówił z takim poczuciem wartości, niską samooceną, że jak robię dużo, to mam poczucie, że dziś jak ten górnik poszedłem, zrobiłem tam, nie wiem, na metry się to liczy chyba, ten fedrunek cały, więc mam satysfakcję. To jest chore. Znam wielu kolegów w mojej branży, którzy mają ten sam problem. Znaczy uciekamy przed rozwiązaniem czegoś, przed tą otchłanią samotności, bo to jest sztuka, samym ze sobą pobyć przez tydzień, przez dzień. Ja polecam to, tak bez telefonu, bez niczego. No można albo zwariować, albo jakoś, no taka pustynia jest potrzebna trochę. No żeby tak zobaczyć, wiesz, na takim autopilocie już użyłem w pewnym momencie. No i gdzieś tam wiele pewnie jakichś takich przesłanek, bo one zawsze są, które pokazywały mnie, to one po prostu były. Teraz przynajmniej staram się dbać o to, no bo jestem czysty od tych 6 lat, żeby no była jakaś równowaga dla odpoczynku, dla jednak jakiegoś takiego pobycia z jakimiś ludźmi bliskimi, którzy są dla mnie bardzo ważni. To niekoniecznie jest rodzina, ale ludzie, którzy mają, o których wiem dużo i którzy weszli też w jakiś sensie z mojej życie, bo okazuje się, że to, o czym my mówimy w tej książce, jest udziałem wielu ludzi. Ja poznałem wielu ludzi ostatnio, którzy no też takich publicznych osób, którzy są szczęśliwi, wydawałoby się, że są ludźmi sukcesu. Mają piękne Instagramy. No wiesz, i przyciągają dziesiątki tysięcy nawet, a jak pobędziesz z nimi tak sam na sam, no to usłyszysz gdzieś tam takie zaawalowane, no pomóż mi, też chcę o tym porozmawiać, nie? Także to jest trochę książka, tak jak Artur, to o czym mówi teraz Artur, to jest trochę takie mówienie o tym cierpieniu, przed którym się ucieka i ta książka jest jakby przede wszystkim, bo ona oczywiście, ja ją tak personalnie kieruję w stosunku do osób uzależnionych, bo wiem jak to działa, bo sam to przerobiłem i wiem doskonale, że tego typu rzeczy są potrzebne, natomiast w programie Anonimowych Alkoholików jest taki program 12 kroków, program wychodzenia z uzależnień. Jest mowa właśnie o cierpieniu, ludziach, którzy wciąż jeszcze cierpią. I to jest właśnie książka dla ludzi, którzy jeszcze wciąż cierpią. To cierpienie się sprowadza oczywiście do przykrywania tego cierpienia alkoholem, narkotykami, nie wiem, lekami, hazardem, jedzeniem, uzależnieniami, seksem, takimi czysto substancyjnymi, tak to nazwę. Ale my jako ludzie, tak uogólniając, uciekamy w różny sposób. Można uciekać w zakupy, niedawno rozmawialiśmy z Arturem, zakupoholizm, na czym polega, w pracoholizm, w social media, w oglądanie Netflixa. Gry komputerowe. To jest często ucieczka w ogóle przed życiem, a de facto to jest ucieczka przed tym cierpieniem. Nie? A to cierpienie to jest jakiś problem, który gdzieś jest nierozwiązany i my nie chcemy się z nim zmierzyć. Jakiegoś powodu. No i tutaj boimy się go, przerasta on nas, nasz mózg nas mówi, że sobie z nim nie damy rady i łatwo wtedy sięgnąć po lufę wody albo sobie skręcić, nie wiem, blanta i zapalić, bo się zapomina o tym problemie. Natomiast i tu osoby, które nas słuchają, mogą sobie pomyśleć, no dobrze, ale jakie to wielkie problemy może mieć szanowany pan prawnik i świetny pan producent telewizyjny, autor super dokumentów oglądających się, autor książek, które się czytają, którzy sporo namieszali w życiu publicznym, przecież to wy obnażacie pedofilię, krycie pedofilii wśród kleru. Jakie wy możecie mieć problemy? Takie pytanie może się pojawić. Bardzo praktyczne. Dokładnie takie same. No. Można by odpowiedzieć w taki sposób. Bo pytanie, ja rozumiem twoje pytanie. Ono jest. Jestem adwokatką diabła, muszę je zadać. Komuś bardziej się należy cierpieć. No, ja się nie urodziłem, jak powiedziałaś, świetnym producentem. Artur się nie urodził wziętym adwokatem. Byliśmy dzieciakami, wychowaliśmy się na swoich tam śmieciach i dostaliśmy pewien bagaż doświadczeń, które stworzyły z nas takich ludzi, jakimi jesteśmy dzisiaj poniekąd też. No.
Ja całe swoje życie dorosłe, o tym mocno piszę, jakby funkcjonuję na dużym takim właśnie poczuciu gorszości, na niskiej samoocenie, na wiecznym podważaniu samego siebie, w każdym aspekcie dosłownie swojego życia. Nauczyłem się jakby przełamywać pewne schematy raptem, nie wiem, kilka lat temu dosłownie. Nie? To, że dzisiaj tutaj jestem, to też jest jakiś element dla mnie. Ja się czuję tutaj swobodnie w miarę z tobą. Już kiedyś u ciebie byłem, już tych wywiadów trochę w swoim życiu odbyłem, ale pamiętam swój pierwszy występ publiczny, który musiałem, znaczy nie musiałem nawet go zrobić. Jeszcze przed emisją Tylko nie mów nikomu zaprosili mnie i Tomka ateiści na warszawskie dni, znaczy na dni ateizmu, chyba w marcu one się odbywają co roku. I mieliśmy powiedzieć o filmie, który był za dwa miesiące ma się ukazać. Ja sobie tak, jak dostałem tę propozycję, pomyślałem, no dobra, no pójdę. No. Natomiast jak już dochodziło, zbliżał się termin tego spotkania, no to ja pamiętam ostatnie trzy dni, to ja praktycznie nie zmrużyłem oka, bo byłem tak zdenerwowany. Tam poszedłem po prostu zaschnięte usta, drżący głos. Jak siedziałem na tej scenie i tam, nie wiem, 50-80 osób na publiczności się na mnie patrzyło, no to ja czułem, że po prostu jak galareta wchodzę w środku. Natomiast no, jakoś mierzyłem się z tym problemem, nie uciekłem od tego. I pamiętam, jak wróciłem do domu, oni to rejestrowali na Facebooku, była emisja tego, i zacząłem sobie tak oglądać siebie na Facebooku. I zacząłem tak sobie patrzeć i widzę, że znam człowieka, nie? Czuję, kiedy się denerwuję, bo znam się doskonale i wiem, gdzie ten tembr głosu jest taki, a nie inny. Natomiast mówię, no siedzi facet, przystojnie, dobrze wygląda, mówi kompletnie jakby do rzeczy i tak sobie uświadomiłem, no kurwa, z czym ja się w zasadzie mogę, jakby w czym jest problem? No nie ma żadnego problemu, tak? I później była kolejna konfrontacja, jakaś rozmowa, jak już pojawił się film, jeden wywiad, drugi, trzeci, piąty, później odbieraliśmy nagrody z Tomkiem. Za każdym razem, jak wchodziłem na scenę, to miałem ochotę stamtąd wyjść. Ale to nie było, bo tak, byłem, że coraz byłem, mniej bo to cały się... czas, no było coraz mniej, natomiast ja po prostu za każdym razem to robiąc wiedziałem, że to jest tylko w mojej głowie, że to się nie dzieje naprawdę. Ja czasem się chowałem gdzieś w toalecie, na chwilę brałem kilka głębszych oddechów, zamykałem oczy, mówiłem sobie, Marek, słuchaj, chłopie, bo już mogę powiedzieć tak nieskromnie, no to nie jest pycha, tylko jakby już trzeźwo ocenę świadomości. No w pewnym momencie wiedziałem, że mówiąc tak w skrócie kolokwialnie, zgarniamy wszystkie nagrody, jakie są do zgarnięcia, więc wiedziałem, że kolejna impreza, na której idę, to idę tam po prostu w glorii jakby chwały, tak? Więc sobie stawałem w tej toalecie i sobie mówiłem, Marek, chłopie, dzisiaj to ty jesteś tym facetem, na którego tutaj wszyscy patrzą, bo to ty coś dokonałeś i po prostu jesteś tutaj gwiazdą w tym sensie wieczoru. I idź po prostu po swoje, powiesz te kilka zdań, które masz powiedzieć i do widzenia, i sprawa się zakończy. Nie? I robiłem to w ten sposób zawsze. Zawsze byłem zestresowany, zawsze się tego bałem, gorzej spałem. Natomiast za każdym razem się mierzyłem z tym świadomie, bo wiedziałem, to jest to o czym mówiłem wcześniej, o tym wychodzeniu ze swojej strefy komfortu. No ja jestem człowiekiem, który ma no, różne problemy ze sobą tego typu i po prostu jakby to jest moja jakby geneza, nie? To jestem ja. To sobie, między innymi to sobie przykrywałem tą wódą, nie? Bo której jest ta książka poniekąd. No właśnie, ten brak, zaburzone poczucie własnej wartości. A na wartości. Zewnątrz, ja mogę sobie na Instagrama, przepraszam, że ci przerywam, rzucić zdjęcie uśmiechnięte. I pokazać się jak król życia, no tak, bez żadnych problemów. I odgrywać jakiś tam teatrzyk, no oczywiście, że tak. No. Staram się już tego nie robić teraz, natomiast no... Tu chciałam cię, Artur, zapytać o to poczucie własnej wartości, bo to jest coś, co przebija z całej tej książki, że no obydwaj... Mówicie o tym wprost, że macie zaniżone poczucie własnej wartości w sposób zupełnie absurdalny i to z kolei powoduje różne absurdalne zachowania, no i uzależnienie. Czy ty możesz, Artur, powiedzieć, skąd to się wzięło w twoim życiu, to poczucie takiej gorszości, zupełnie nieracjonalne? Wiesz co, no to jest jakaś synergia na pewno, no bo z jednej strony ja absolutnie nie chcę obwiniać swoich rodziców o coś, nie? No bo dali nam tyle, ile posiadali, po prostu więcej nie posiadali, takie były narzędzia. No pamiętam PRL, jak wyglądał, jak wyglądało wychowanie dzieci. Wiesz, moja mama miała trudno, ojciec zmarł, jak ja miałem 2 lata, trójka dzieci, mama pracowała ciężko w kuchni i w zasadzie wracała do domu i musiała sobie odpocząć po takiej ciężkiej pracy. I pewnie gdzieś jakiś taki brak ojca mi wyszedł. Na pewno, no to jest potwierdzone naukowo. Druga kwestia to jest też pewnie no wejście w uzależnienie, wiesz, to też dobija po prostu, no bo to jak Mark mówi, no cały czas uciekasz i cały czas problem jest nierozwiązany. Nawiązując do twojego pytania,
to jest tak, że ja do dzisiaj tak mam, że się budzę czasem, czasem w nocy, czasami tak nad ranem i po prostu boję się, co będzie, wiesz, generalnie. Tak, tak. W jakim sensie? No, wiesz co, w jakim sensie? Gdybym znał na to odpowiedź, czego się boję i racjonalnie sobie umiałem wytłumaczyć, to pewnie by było łatwiej. Natomiast ja muszę tak, wiesz, przez 10 minut sobie poleżeć, zrobić jakiś taki... urealnienie tego i dopiero jakoś chce mi się wstać i coś robię. Wiesz, spotykamy się na co dzień, mamy często taką, wbrew pozorom, powierzchowną relację z ludźmi w pracy, nie wiem, wśród przyjaciół i tak dalej. Wiesz, jak tak głębiej wejdziesz, to ja mam takie wrażenie, może, nie wiem, przesadzam, jeżeli przesadzam, to mnie naprowadźcie, ale w zasadzie wszyscy ludzie, z którymi mam bliską relację, no mają jakiś taki lęk, strach, niechęć do siebie. No, nie podbają się sobie zewnętrznie, wewnętrznie po prostu. Nie? To jest olbrzymi problem. Ja myślę, że właśnie odpowiedzi na te pytania, to o czym teraz mówimy, to jest właśnie ten rdzeń alkoholizmu, zależności po prostu, takie zejście z linii strzału, czyli po prostu, żebym ja nie myślał, żebym się jakoś w sposób magiczny lepiej poczuł i na początku to wchłania, po prostu niesamowicie, no bo jest fajnie, masz fun, wsiadasz w jakąś taksówkę, z imprezy na imprezy jedziesz, wiesz, ja kiedyś pojechałem na jakąś imprezę, się obudziłem w Niemczech, nie, po prostu bez paszportu, bez niczego i bez języka, nie, i można się z tego oczywiście śmiać, nie, ale wiesz, ja byłem bez telefonu, nie potrafiłem się dogadać i jakoś tam jakimś takim cudem wróciłem, wracałem bez jednego buta, z jakimś drugim butem, no, wiesz, i to było fajne, na drugi dzień to opowiadałem, wszyscy, wiesz, ta licytacja, kto miał większy, no tak, kto miał większy po prostu jakąś sytuację i z całą pewnością to na początku to wchłania, no bo masz takie poczucie, że twoje życie jest jakąś wielką przygodą. Wiadomo, że dla młodego człowieka, nie tylko dla młodego, takie poczucie uczestnictwa w czymś, co jest jakieś takie barwne, niespodziewane, gdzie jesteś takim w cudzysłowie dobrym bohaterem, po prostu, bo robisz jakieś jaja i jesteś w tym dobry, ludzie o tym mówią i się tym ekscytują, jest okej, ale prawda jest taka, że budzisz się pewnego dnia i już nie pijesz po to, żeby sobie, wiesz, jakoś, nie wiem, żeby ci było wesoło, tylko żebyś normalnie mógł jakoś wstać, pójść do kibla i zrobić siku, nie, po prostu, bo nie, wiesz, no, piszemy o tym też w tej książce, to jest największy syf, po prostu, który jakoś po prostu dotyka, albo, nie wiem, masz jakieś poczucie, że jakieś duchy siedzą w pokoju nad tobą, bo masz jakiś alkozwit. Można się oczywiście z tego śmiać, ale to jest po prostu straszny strach, bo nie masz gdzie uciec, do kogo zadzwonić, bo jesteś skompromitowany już w swoim środowisku, wśród ludzi, którzy chcieli ci pomóc, a ty tam rękę odrzuciłeś. Wspominasz też o, no w sumie można to nazwać wychowaniem do życia w alkoholizmie. No tak. Czy czujesz, że jakby zostałeś nakierowany na ten nauk? Wiesz, on był najbardziej taki dostępny w tych czasach, no bo no, Polska jest chyba jedynym krajem w Europie, ja nie wiem, Marek, niech mnie sprostuje, ja gdzieś tam jeżdżę trochę, może nie po świecie, ale po Europie to już na pewno, gdzie jest ten dostęp do alkoholu absolutnie po prostu nieskrępowany. To znaczy nie ma żadnego problemu, wiesz, żeby sobie w mojej miejscowości, gdzieś na jakiejś wiosce ten alkohol kupić. Poza tym my mamy też taki archetyp naszego społeczeństwa, że zwróćcie na to uwagę, że takim pozytywnym bohaterem jest taki podpity Polak, nie? Po prostu, który jest taki odważny, taki jowialny. Ja już pomijam, to też piszę o tej w tej książce, jak jest traktowany. Taki ktoś szlachetny i zuchwały, no, ale który się na coś poważy. Ale to jest cały Sienkiewicz, tak, przecież, jak sobie poczytasz. Kmicic. No, Zagłoba na przykład. I wiesz, i powiem ci, a z drugiej strony, no nie ma tego lustra kobiety. No. Kobieta, jak jest pijana, no to jest określana jednym słowem, tak, nie chcę go tutaj przytaczać, a no w imię czego jest pytanie, nie? Znaczy, nie wiem. No, znaczy Gretkowska, pod której jestem dużym wrażeniem, powiedziała, że jesteśmy społeczeństwem no, ukształtowanym właśnie przez tą martyrologię, Kościół katolicki i wódkę. I to jest ta triada po prostu, która nas wciąga. No bo to wiesz, no, prowadzisz program społeczny, no uświadommy to sobie. 3 miliony Polaków pije. Wokół nich ogniskują się i biegają jakieś dzieci, ciotki, dziewczyny, siostry i tak dalej. No mamy... Pomnóżmy to przez 3-4 i lekko. To tak jest lekko. Lekko. No do tego jeszcze matki, rodzice, ojcowie, no to jest problem społeczny, no tak. No, to jest totalna patola. Dużo szerzej, bo to jakby nie, no, problem alkoholizmu nie polega tylko, że on niszczy zdrowie i życie alkoholika, ale niszczy zdrowie i życie też jego rodziny i często koduje dzieci, które są przez dziesiątki lat. No, ja ostatnio nagrałem masę rozmów z dorosłymi dziećmi alkoholików i no, przychodzą do mnie kobiety, które mają załóżmy koło 50. One
teraz zaczynają funkcjonować jakoś, przełamywać swoje właśnie deficyty, które wyniosły z tego domu rodzinnego, nie? Zdrowieć. Bo ojciec czy matka po prostu pili i kompletnie byli, nie, byli jakby, no, nie było rodziców, można powiedzieć, nie? No i w imię takiej lojalności. Bo to często jest dom, gdzie ojciec pije, matka zamiast się zająć dziećmi, zajmuje się tym ojcem, który pije. Nie mam na myśli niańczenia go, ale po prostu jakby wiąże się w tym takim chorym więźle tego współuzależnienia i tego permanentnego kontrolowania tej osoby. Jakby no jej nie starcza czasu, energii na te dzieciaki. Nie robi tego świadomie, nie? To nie jest jej wina. Natomiast no, to pokazuje jakby, jak ta pętla taka się zaciska. Nie? No. I to jest taki ciekawy moment, o którym tu piszecie, że gdy alkoholik, narkoman, ktokolwiek uzależniony postanawia wyjść z nałogu, sam, tak na serio, i zaczyna coś w tym kierunku robić i zaczyna mu się udawać, to ta dynamika relacji się zmienia. I teraz jakie mogą być negatywne konsekwencje wychodzenia z nałogu? I czy one są długotrwałe, krótkotrwałe? Negatywne, to trudno powiedzieć, czy są jakieś negatywne. Piszecie tu o ludziach, którzy się rozstają na przykład. No ale pytanie, czy to jest negatywna konsekwencja, nie? Czy to jest, wiesz, bo jeżeli związek, na przykład relacja, załóżmy taka klasyczna damsko-męska, jest de facto, jej fundamentem jest wódka czy kokaina, no to ciężko powiedzieć, że rozpad tego związku jest jakąś tragedią, nie? To jest tak naprawdę dojrzeniem w ogóle iluzji, w której ci ludzie żyli często. I to na ogół w ten sposób się odbywa, że ludzie się rozchodzą. Nie dlatego, bo ktoś się robi zły dla kogoś, tylko dlatego, że jakby ktoś zaczyna dostrzegać jakby iluzję tej relacji. Ja najczęściej znam takie sytuacje właśnie, gdzie po prostu ludzie jakby byli od A do Z, jakby od samego początku to było wszystko fundowane jakby na jakiejś niekończącej się imprezie, a nagle, gdy jedna z tych osób zaczyna trzeźwieć, dostrzega, że kurczę, w sumie jestem drugą tak blisko niby mi osobą, niewiele mi łączy. To jest tak jak z przyjaźniami, które wygasają. Przyjaźnie to też w cudzysłowie raczej bym dał oczywiście, bo ja miałem masę znajomych różnych, którymi mi się wydawało, że są w ogóle świetnymi moimi kumplami, bo ja zawsze miałem taką duszę bardzo przyjazną. Jak byłem podpity, to się lubiłem przytulać, tam niedźwiadki z kumplami, buziaczki w policzek, taki byłem taki fajny, taki misiu-pysiu. Natomiast no, gdy wytrzeźwiałem, to jak sobie zacząłem robić taki rachunek, i zastanawiałem się nad pewnymi osobami, to tak sobie myślałem, że kurczę, no tak, on się nazywa tak i tak, wiem, że robi w życiu to i to, i to jest wszystko, nie? Natomiast jak wchodziłem na imprezę, no to biegłem zaraz tam się rzucać w ramiona, w objęcia, nie? No i ciężko to mówić o stratach, no bo to jest jakby, to jest tak naprawdę, wiesz, no... Powrót do rzeczywistości. To jest takie chrześcijańskie powiedzenie, nie wiem, czy chrześcijańskie, czy bardziej katolickie, stawanie w prawdzie. No to jest jakiś taki element takiego stawania w prawdzie, przyznaje się to w końcu, bo alkoholista też jakby jest tym kłamstwem, nie? To jest taka choroba, która się też jakby wokół kłamstwa kręci, nie? Że ten alkoholik ciągle coś kombinuje, on sam siebie oszukuje, tak? Ten mózg alkoholika, samego alkoholika oczywiście oszukuje, a już alkoholik oszukuje wszystkich dookoła, jak tylko może, nie? Zawsze kombinuje, żeby wyszło na niego, żeby na końcu mógł się napić i to, żeby uczciwie powiedzieć, że tak, z tą osobą mnie nic nie łączy, ta relacja jest dla mnie szkodliwa, no to jest jakaś oczywiście odwaga, to jest trudne, a to jest prawda, nie? To jest oczywiście trudne, ale ja w kategoriach straty bym na to nie patrzył raczej. Nie? Znaczy, na początku oczywiście pojawia się taki wstyd, nie? Że, znaczy ja przynajmniej tak miałem, nie? Znaczy, że tak, no wstydziłem się, że już muszę gdzieś pójść, nie? Zamknąć się. Ja miałem taką w ogóle historię, że moja przyszła żona powiedziała mojej mamie, że jest ze mną już bardzo źle, że ja robię dobrą minę do złej gry. Moja mama przyjechała do mnie, wynajmowałem taki kawałek domu i chodziła przy mnie jak pies, spała na jednym łóżku. Tak, zrobiło to na mnie wielkie wrażenie, wiesz, że twoja mama chodziła za tobą do pracy, wszędzie po prostu. Do sklepu. Niezwykła metoda. No ale wiesz co, ale skuteczna, bo w pewnym momencie mówiłem, nie no, przecież ja się tej kobiety nie pozbędę. Bo ile ty miałeś lat wtedy? Oj, już ci powiem, czekaj, bo muszę się szybko podliczyć, 34 lata. Tak. Okej, okay, 34-latek z mamusią. Tak, tak. I wiesz, ja w tym momencie mówię, ja muszę coś zrobić, no bo wiesz, ona tu mi twardo zaparkowała, gotuje, sprząta, chodzi za mną No i poszedłem, no i dramatu nie było, poprosiłem kolegę, żeby mi ogarnął kancelarię, no bo wiesz, no,
bo to jest też taki szok, że no jak ja to wszystko zostawię, mi się tu wszystko rozleci, wiesz, to jest też tak, takie... Tak, wydaje się, że jesteś w ogóle niezbędny, bo ten świat runie, jak ty pójdziesz na tą terapię 3 godziny tam jednego dnia, to nagle, wiesz, program w telewizji się nie ukaże, sądownictwo się zatrzyma. Dokładnie, i wszyscy ruszą... Świat wstrzyma oddech i po prostu będą czekać na Armagedon. I tak. Wszyscy twoi wrogowie z halabardami ruszą na ciebie, żeby cię tam, wiesz, pomordować. Ja to też zresztą widziałem na odwykach, bo też byłem na takim odwyku, gdzie były osoby uzależnione od hazardu. Tam chłopcy z miasta podjeżdżali krzycząc, że jak wyjdziesz, to cię po prostu coś cię złego spotka, bo ci ludzie gdzieś tam się zapożyczyli na jakieś miliony złotych. To są w ogóle niesamowite historie. Ale okazało się to skuteczne, bo to jest też tak, że ja nie znam ani jednego alkoholika, narkomana, który by tak z własnego ostatecznie wyboru poszedł coś z sobą robić. Musi się coś zdarzyć w twoim życiu, musisz dostać po prostu mocno po ryju od tego życia, żeby jakoś wyciągnąć jakieś wnioski. No musi być jakieś, każdy ma inne dno oczywiście. I to jest taka studnia bez dna właściwie. I jak wszystko ci się zleci na głowę, kryzys relacji w związku, znaczy no, trudno być w związku z alkoholikiem jakimś realnym, nie? Po prostu, no, nie wiem, niektórzy tak żyją, 10, 20, 30, 40 lat i tak jak Marek mówi, no, ta kobieta jest skupiona zamiast na dzieciach, na robieniu jakimś alibi temu mężowi, bo czeka, że on tam w sobotę, wiesz, przetrzeźwieje, pójdą w niedzielę do kościoła, ubierze ładną koszulę po prostu, a od poniedziałku, wtorku jest już po prostu ogień, nie? Ale mówię sam za siebie, że to ja byłem już w takiej sytuacji po prostu, że no, ja nie wiem, co by się dalej musiało zdarzyć, nie? Generalnie, żebym, to chyba był już taki koniec, tak myślę. U każdego oczywiście to jest inaczej, nie? U ciebie to był który moment, kiedy sobie zdałeś sprawę, że masz poważny problem? Wiesz co, no to był taki, kiedy w zasadzie alkohol był mi potrzebny, żebym ja po prostu... wstał i przez chwilę sobie tak coś wokół siebie po prostu zrobił, niekoniecznie się umył. No to jesteś w jakimś takim permanentnych dreszczach po prostu i w jakimś takim stanie po prostu lękowym. No kiedy to już cię, nie to, że bawi, tylko jest ci potrzebna jako taka kroplówka, żeby na chwilę, wiesz, jakoś się tak po prostu odbić i trochę coś tam pofunkcjonować, z tym, że ten czas, kiedy zaczynasz kiedy funkcjonujesz jeszcze, jest po prostu coraz krótszy. No, to jest zaniedbywanie swojego ciała, zaniedbywanie wszelkich po prostu relacji. No, no, to jedno wielkie kłamstwo, jedna wielka iluzja. No to jest iluzją, po prostu to życie takie, nie? I mówię, no, dzwonią czasami do mnie ludzie, że jakiś jej chłopak, dziewczyna, matka, czy ktoś tam ma kłopot. Ja się nauczyłem już takiego zdrowego podejścia, po prostu mówię, dopóki ta osoba nie będzie chciała coś z sobą zrobić i wy nie przestaniecie jej pomagać, to tak po prostu będzie. Nie? No, prawda jest niestety brutalna. No. Marek to może potwierdzić po prostu. Nie? Nie ma co się pieścić, głaskać głową, bo się robi krzywdę tej osobie i też sobie po prostu. Bo no to te osoby, na którym zależy, na tych alkoholikach, są jeszcze bardziej przez to po prostu poranione, bo ktoś tam rękę odrzuca. Niekoniecznie świadomie, no ale no tak jest zazwyczaj. No właśnie, Marek, jaką byś dał radę, no mówiąc wprost, osobom współuzależnionym albo przebywającym w bliskim otoczeniu alkoholika? Nie udzielam rad, to jest pierwsza rzecz. Okay. I dwa, nienawidzę tego pytania, ale skoro już się zadałaś, to powiem. Bo ale wiesz co, to pytanie się pojawiło u naszych słuchaczy, którzy właśnie chcą się dowiedzieć, co zrobić, bo mają poczucie takiej niemocy, patrząc, że wokół nich rozgrywa się jakaś tragedia jednak i nie wiedzą, co zrobić. Tak, czy w ogóle powinni coś zrobić? Bardziej oględnie to powiem, osoby współuzależnione też mają możliwość uzyskania pomocy w strukturach NFZ-owskich normalnie, bo przy przychodniach, które są licznymi miejscami w Warszawie, jest kilkadziesiąt miejsc, gdzie prowadzone są z NFZ-u za 0 zł terapie uzależnień, prowadzone są również grupy dla współuzależnionych. Czyli można się zgłosić. Każda osoba, która jest w ogóle, ma kogokolwiek w rodzinie, kto właśnie pije w sposób ewidentnie niewłaściwy, może iść do terapeuty i z tym terapeutą o tym porozmawiać i uzyska profesjonalną poradę po prostu. Ja mogę zachęcić tak do obejrzenia rozmowy z Ewą Wojdyło, którą publikowałem u siebie na YouTubie, bo tam pani Ewa Wojdyło, jakby ona mówi jako terapeutka, jak to mniej więcej wygląda, a to się sprowadza do tego, że
No na pewno to, co mówił Artur, no nie można po tym pijaku po prostu sprzątać, go ratować, wybielać go i zawsze mu tam jeszcze gotować zupki rano, jak ma kaca i jest trochę bardziej struty. Bo nie będzie końca. Tylko tego. Trzeba dać, wziąć mu odpowiedzialność za własne życie. Po prostu. Czyli taka szorstka miłość trochę. Absolutnie szorstka miłość, która polega na tym, że no chłopie, jak chcesz pić, to pij. Ja wiem, że to jest trudne bardzo, nie? To jest bardzo trudne, bo tam dochodzi do tego miłość, dochodzą różne inne tam relacje, związki, nie wiem, dzieci i tak dalej, nie? I to jest, to się łatwo tym mówi mi z perspektywy takiej, nie? Natomiast wiem, że to jest trudne, ale to jest jedyna metoda. Trzeba tego człowieka swoim brakiem aktywności jakby w ratowaniu jego życia zachęcić go być może do tego, żeby on zauważył, że jest problem i że jak sobie sam nie pomoże, to nikt za niego nie będzie trzeźwa, bo nikt za... To jest tak jak czasem, jak nie chce mi się jakby dyskutować na ten temat, to podaję jeden przykład. No, czy jeżeli boli ciebie, Ania, głowa, to prosisz swoją przyjaciółkę, żeby wzięła ibuprom czy APAP? Okej, bardzo obrazowy przykład. Ale wspominacie też, to chyba ty, Artur, mówisz w książce o tym, jak... Byłeś wrogo nastawiony wobec osób, może nie takich z najbliższego otoczenia, może trochę z dalszego, z otoczenia pracy, które sugerowały, że być może trochę przesadzasz, że być może trochę masz pewien problem. No i mówisz o takiej, wręcz określasz to mianem paranoi, która ci się włączyła. No tak, to jest, ale to jest, wiesz co, ale to jest klasyka gatunku, dlatego że uzależnienie, to jest... Widzisz, to w pewnym momencie to jest tak, że wszystko, co jest wokół, to się kręci wokół tego. I ludzie, którzy o ciebie się troszczą, ci przeszkadzają, bo dzwonią, bo cię pilnują, bo zwracają ci uwagę, tak? I to jest tak, jak Marek mówi, wiesz, bo ja w pewnym momencie, jak już wyszedłem z leczenia, po roku tak mniej więcej, chyba się wyczyściło to całe moje środowisko. Znaczy ja kompletnie nawiązałem jakieś nowe relacje. Też dużo czasu spędzałem na takim, jak gdyby, na myśle, na jakieś, nie wiem, pomyśle na życie, bo to wszedłem w zupełnie inny tryb jakiegoś w miarę uporządkowanego życia. Natomiast rzeczywiście największe dramaty to polegają na tym, że mówisz sobie tak, jestem osamotniony, czego ty ode mnie chcesz, użalasz się nad sobą, no wymyślasz sobie 100 różnych historii po prostu i nie zawahasz się, żeby pójść w jakiś ton po prostu konfrontacji. No to jest wielkie kłamstwo, no to no, nie wygrasz z alkoholem, no to wiesz, no to kiedyś taki jeden terapeuta mi opowiadał o jakiejś kobiecie, która mówi, no płynie pani jak ta łódeczka jeszcze pod prąd, jeszcze tam pani nie zatopiło, bo pani wierzy, że pani pod ten prąd dopłynie do celu, ale to jest po prostu nierealne, alkohol jest silniejszy niż humanizm, niż jakieś uczucia, tak, po prostu, no to ja nie mówię o tym, o czymś, nie wymyślam tutaj koła, to są po prostu twarde fakty, nie? Że ludzie, którzy są wokół ciebie, którzy cię autentycznie kochają i chcą ci pomóc, stają się twoimi największymi wrogami, no bo w czym ci przeszkadzają, po prostu, żeby się po prostu napić, tak, no tak jest, niestety. Co byś powiedział, Marek, 13-14-letniemu sobie, bo to jest ten moment, jak mówisz w książce, gdy to wszystko się u ciebie zaczynało. Czy w ogóle jest coś, cokolwiek, co mógłbyś sobie powiedzieć, co by cię powstrzymało przed taką ścieżką, czy jakby to nie ma żadnego znaczenia? Każdy musi przejść taką drogę, do jakiej jest, no nie wiem, ma skłonności być może, bo przecież mówi się też, że uzależnienie na to kwestia w dużej mierze genetyczna. Czy potrafiłbyś powstrzymać tego 13-14-letniego chłopaka? Tego nie wiem, ale gdybym miał jakieś narzędzia, to bym być może próbował się zainteresować tym i zrozumieć jakby, o co mi w ogóle chodzi, dlaczego ja postępuję tak, jak postępuję, skąd się biorą moje pewne zachowania, moje obawy. Jakby poznać siebie i zaakceptować to, że nie będę idealny, że nie ma ludzi idealnych i że coś, co chyba, nie wiem, mi i tobie też przyświeca teraz, jak patrzymy na życie, żeby się nie porównywać nigdy do nikogo, bo to zawsze jest źródłem cierpienia. Mhm. Bo tak jak to w Dezyderacie, w takim piśmie przewodnim, można powiedzieć poniekąd, wspólnota anonimowych alkoholików, jest taki fragment o tym, że
że porównując się zawsze, zawsze będzie bolało, bo zawsze znajdą się ludzie, którzy są od ciebie gorsi, ale zawsze znajdą się też ci, którzy są od ciebie lepsi. I dzisiaj możesz powiedzieć, tak, akceptuję siebie, akceptuję, że nie będę duszą towarzystwa, akceptuję, że nie jestem najbardziej wygadany na imprezie i te wszystkie inne rzeczy? Wiele, wiele tych cech, o których wspomniałaś, są moje i ja je akceptuję. Nie wszystkie akceptuję tak w 100%, ale staram się po prostu, staram się. Jakby akceptacja jest dla mnie w ogóle w trzeźwieniu chyba słowem kluczem, oprócz jakby takiego samego trzeźwienia, czy takiego rozwoju, jak ja patrzę na trzeźwienie w ten sposób, że akceptacja w ogóle siebie, innych ludzi przede wszystkim, bo siebie mi zaakceptować jest łatwiej niż czasem zaakceptować jakieś inne osoby, nie? A to jest jakby podstawa, żeby się nie szarpać ze światem, bo na końcu tak. Mogę sobie zadać tylko pytanie, na cholera, a jakie ja mam w ogóle kwalifikacje, żeby oceniać, ja nawet nie mam kwalifikacji, żeby siebie oceniać dobrze, a co dopiero inne osoby. No. Ja myślę sobie, że taką pogodę ducha i taki spokój wewnętrzny ma to, że no właśnie ta akceptacja chyba ze wszystkimi jakimiś fuck upami, które zrobiłem, które we mnie są i też jakaś taka cierpliwość w tym wszystkim, bo myślę sobie, że jeżeli ktoś sam z sobą sobie nie radzi, no to sobie nie poradzi z żadną relacją, nie? Po prostu z drugim człowiekiem. Ma na myśli jakąś relację taką głębszą oczywiście, nie? I to się sprawdza. Natomiast myślę sobie, jak patrzę teraz na swoje relacje z ludźmi, takie przyjacielskie nawet, koleżeńskie, że one są naprawdę trwałe, że kawałek Marka mieszka we mnie na co dzień, a mam też wrażenie, że mieszka w nim, że się o sobie troszczymy. To oczywiście nasza relacja to jest przykład, bo jest wokół wielu fajnych ludzi nas, gdzieś tam, z którymi jakoś tam się zaprzyjaźniliśmy, zakumplowaliśmy. No nie wiem, ostatnio się spotkaliśmy w trójkę z kolegą z cyklu Moje Przyjaciółki Idiotki, jest ten podcast dzieckiej. Posiedzieliśmy sobie trochę, wiesz, przy kawie, przy sernikach, przy ciastach. Gadaliśmy, co nas boli tak fizycznie. Ponarzekaliśmy na kobiety. Oczywiście. Pogadaliśmy kolega o dziecię. Też jest trzeźwiejącym alkoholikiem? Czy... Tak. Myślę, że możemy to powiedzieć. Mm-hmm. I powiem ci, że to jest fajne, nie? Generalnie, że my też, bo ja zawsze zazdrościłem tego dziewczynom, nie? Że my też, faceci, możemy się spotkać. My też potrafimy plotkować. I sobie popłakać. I pójść na ciastka. I tak, będzie dla siebie wrażliwi. Marek nawet... bardziej umie generalnie sobie zjeść. Także jest w tym dużo też takiej jasności, nie? Bo to... No właśnie, do tej jasności chciałabym wrócić, bo ona się pojawia pod koniec waszej książki, po tym jak mówicie, co wam dało to trzeźwienie i w ogóle ten proces, nowe nawyki. O tym chciałabym chwilę porozmawiać, bo to, że alkohol jest zły, się jest spustoszenie, o tym ważne jest, żeby o tym mówić, ale może warto się też skupić na tym, jak wasze życie zmieniło się na lepsze, gdy z tym zerwaliście. Wiesz, jest takie ćwiczenie buddyjskie chyba, żeby w każdej złej rzeczy poszukać czegoś dobrego przez 40 dni i w złej rzeczy czegoś dobrego. I kurczę, to jest fajne, bo to zawsze jest trochę niekonwencjonalne po prostu, bo patrzymy na jakąś złą sytuację, szukając z niej czegoś dobrego. To jest fajna perspektywa, taka oryginalna, bo ona wychodzi z tego nawyków naszego myślenia, prawda? Że albo jesteśmy w czymś i tam się pogrążamy w euforii, albo w jakimś takim smutku. I z całą pewnością jest tak, że mogłem zadać sobie pewne pytania, których nie zadawałem sobie dotąd. Nie? Czyli często mówimy, jakie jest twoje marzenie, ktoś ci mówi, chcę być szczęśliwym, nie? No, ale jak pociągniesz temat, co to znaczy być szczęśliwym, no to już jest kłopot. Nie? Wiesz, na pewno zależy nam generalnie na rzeczach, na których każdemu należy, żeby, nie wiem, książkę przeczytało jak najwięcej osób, żeby to wzbudziło jakieś zainteresowanie, no bo to jest takie zakłamane, jak ktoś mówi, nie, ja to tak sobie tak napisałem, bo napisałem, nie? Chodzi tylko o to, żeby po prostu akceptować pewną rzeczywistość i umieć cieszyć się z tego, co już mam, co już zrobiłem, bo jest się naprawdę z czego cieszyć. To z czego się cieszysz teraz, Marek? Teraz? No. Artur. Przepraszam, Artur. Widzicie, tak się zrośliście po prostu w moim umyśle, że teraz mylę imion. Cieszę się na pewno z jakiejś takiej pogody ducha, którą jednak mam. To znaczy, że potrafię sobie zniuansować rzeczywistość, nawet jeżeli wydaje mi się ona bardzo smutna, zrobić sobie taki bilans, to po pierwsze. Że myślę od siebie, o sobie z wyrozumiałością, a nie z nienawiścią na przykład. To naprawdę bardzo pomaga, bo to jest jakaś kapitalna zmiana w spojrzeniu na siebie. Cieszę się z relacji, które teraz mam. Ich jest mniej o wiele, tak? Ale mam wrażenie, że one są... może nie chodzi o to, że jakieś tak Bóg wie, jakie głębokie, tak? Ale że są takie, że są ludzie, na których mogę liczyć i
i wobec których czuję się naprawdę zobowiązany. Że są prawdziwe. Tak, wiesz co, to czuję się zobowiązany, no bo wiesz, to jest tak, że spotykasz na co dzień 10, 50 czy tam 20 osób, się poklepiecie, jak jest, wszystko fajnie i wspaniale i ja nie mówię, że to jest złe, bo to jest też fajne, nie? Natomiast myślę, że mam wąskie grupy jakichś takich fajnych przyjaciół, że no, uczę się siebie, poznaję siebie, no to jest najważniejsza nauka, nie? Ja myślę, że tego zabrakło mi 20-30 lat temu, nie? No ale wiadomo, jakie były realia, nie? Psychologia raczkowała, to jest jakaś młoda dziedzina. W tej chwili jest chyba jakiś taki boom, mam takie wrażenie, w ostatnich latach na takie poszukiwanie siebie, prawda? Coraz więcej spraw w życiu jakimś takim nawet społecznym się psychologizuje. Myślę, że tego jest jeszcze ciągle mimo wszystko za mało, bo to wiele by nam wyjaśniło. I z tego się na pewno cieszę. I cieszę się z tego, jak spoglądam za ramię, że no dzisiaj nie napiłem, tak? I powiem szczerze, że no jeszcze się z tego cieszyć, bo wiem, w czym byłem. A ty, Marek, z czego się cieszysz? No ja dzisiaj mam problem, żeby się tak szczerze ucieszyć, bo jestem w takim trudniejszym momencie w życiu. Natomiast to mi na pewno daje dużo takiego pozytywnego wiatru w żagle, moja relacja, którą mam, romantyczna, taką nazwę. I to jest coś, co mnie na pewno buduje też jako mężczyznę, jako człowieka, bo to jest dla mnie zupełnie coś nowego, jakby na trzeźwo wszedłem w relację, której nie miałem przyjemności nigdy tak naprawdę wcześniej na trzeźwo budować. I to jest dla mnie odkrycie zupełnie nowe i bardzo, bardzo przyjemne. A że jestem w gorszym nastroju, to musiałbym sobie się teraz zmuszać, natomiast ja bardzo bliskie mi jest to, co powiedział Artur, jakby, że też się łapię na tym, że często sytuacje, które gdzieś są takie momenty, gdzie czuję, że coś mi podkłada bardziej nogę niż podaje rękę, to właśnie staram się na to patrzeć jak na jakąś taką lekcję, z której mogę coś wyciągnąć, bo zawsze jakoś tą sytuację można odwrócić i z sytuacji nieprzyjemnej wyciągnąć fragment, który jest pozytywny, taki patrzeć, jakby nie załamywać się tym, że jest trudniej, bo czasem jest gorzej. Ja tak widzę po sobie, że jakby życie nigdy nie jest pasmem wznoszącym się nieustannych sukcesów do jakichś niebotycznych tam rozmiarów rosnących, bo tak nie jest. To zawsze jest teraz, mój terapeuta zawsze mi mówi, Marek, no to tak jest, że ten rozwój to zawsze jest, są dwa kroki robisz do przodu, żeby zrobić jeden do tyłu. I tak trzeba szukać takiego stanu, oczywiście jakiejś homeostazy, równowagi, która jest chyba najbardziej, choć my alkoholicy lubimy, kiedy jest to rozchwiane, bo ten high, który wahadujemy, on nas trochę napędza, natomiast to nie jest dla nas zawsze zdrowe, bo zawsze z tego wahadła się spada niżej, niż byśmy chcieli. I staram się zawsze patrzeć, jakby, mimo że może mi być trudno, tak jak jest mi ciężko teraz, to jednak wiem, że to jest stan, który się musi skończyć. Nie? Znaczy, ja myślę, że... Z takim zaufaniem, jakby wiem, że to się, sprawy się, nie tyle, że się rozwiążą, co ja je rozwiążę, natomiast... No, mi się wydaje, że bardziej chodzi ci, Marko, o to, że chodzi nie o pewien linearny cel, który sobie stawiamy, no bo już mamy za sobą wchodzenie na górę, a później jest jeszcze większa góra i tak dalej, tak można się po prostu zarżnąć. I nigdy nie wystarcza. No nigdy, wiesz, bo to zawsze możesz zarobić większe pieniądze, zrobić sobie większe zasięgi, prawda? No zawsze będą lepsi i gorsi, nie? To o czym mówi Desiderata. Natomiast chyba chodzi o ten taki stan ducha po prostu, nie? Jest on dzisiaj, jaki jest, też go zaakceptować i też fajnie jest mieć takie współczucie na siebie i też zobaczyć, i to myślę, że każdy człowiek ma, że jednak dużo sobie zawdzięcza, dużo zrobił, obronił się, ma jakiś dorobek, że jest dużo jakichś takich po prostu pozytywów, nie? Że nie wiem, facetom jest ciężko poprosić o pomoc, nie? Tak zauważyłem. Tym bardziej pozytywnie zdziwiła mnie wasza książka, bo mówicie bardzo otwarcie o tym, o czym wielu facetów raczej, do czego by się nie przyznawało, bo trzeba być twardym, nie można pokazywać słabości i tak dalej, i tak dalej. To jest taki katolicki taki po prostu generalnie archetyp, że jakaś taka po prostu sprawczość, że mężczyzna nie może okazać słabości, no bo jakim będzie przykładem? No będzie właśnie takim przykładem dla swoich córek, dla swoich synów, człowieka, który nie potrafi okazać żadnych uczuć, tak? I będzie więził te swoje uczucia właśnie, no nie wiem, w alkoholu, w przemocy i tak dalej. Ja uważam, że
wiele zachowań przemocowych, z którymi mamy do czynienia w tej chwili gdzieś tam, bo to się niestety nie zmienia, z tym jest coraz gorzej, no to właśnie jest związane właśnie z tym więzieniem tych naszych emocji, o których nie potrafimy mówić. Mi przyniosło to ulgę. Marek opowiadał mi o takim eksperymencie gdzieś na jakiejś terapii, że jakby się czuł, kiedyby ktoś poprosił ciebie o pomoc, nie? No to dobrze, pomoc byś... w czym? No, w życiu, tak? W jakiejś takiej normalnej sprawie. Czy ty byś go ocenił źle? No chyba absolutnie, nie? Ja wierzę zresztą, że jest jakiś taki kod międzyludzki, że jesteśmy jednak ludźmi szlachetnymi, to znaczy chcemy dobrze dla siebie i to miało pokazać, że proszenie o pomoc nie wiąże się z jakimś obciachem, nie wiąże się ze wstydem, tylko wyzwala w nas coś, co jest, mam wrażenie, takie naturalne w nas, po prostu współczucie, tak? Oczywiście, jeżeli to jest szczera prośba o pomoc, a nie jakieś zwrócenie na siebie uwagi, czy też po prostu zamaskowanie swojego lenistwa i tak dalej. No, myślę, że to łatwo rozszyfrować, jak się ludzie znają. Przyznam, że duże wrażenie i trochę żałuję, że nie pociągnęliście tego dalej. Ta książka powinna być grubsza. Zrobiło na mnie to wasze wychodzenie z nałogu, te wasze nawyki, które każdy z was sobie opracował, które w jakiś sposób wam pomagają. I to bym, Marek, chciała wrócić do ciebie, bo ty mówisz i o alkoholu, i o narkotykach, i potem zrobiły się to gry komputerowe, no i cukier. Jakie nawyki sprawdzają się u ciebie, żeby się trzymać po prostu, żeby codziennie nie pić, żeby codziennie, wiesz, ogarniać świat na trzeźwo? No, sport jest takim jakby naturalnym wentylem dla mnie. Na tyle go uprawiam dzisiaj, na ile mam ograniczenia związane z jakimiś tam kontuzjami i tego typu problemami, które niestety ze względu na niewłaściwe prowadzenie tych zajęć sportowych się objawiły. Dla mnie jakby jest jedna taka rzecz, którą ja bardzo pilnuję już od wczesnych początków terapii, jakby takiego planowania, to jest taki abecadło, które polega na tym, żeby sobie notować pewne rzeczy, żeby nie nosić spraw, które są i tych łatwiejszych, i tych trudniejszych w głowie, tylko mieć je gdzieś wrzucone na jakąś kartkę, żeby nie musieć o nich ciągle myśleć, obawiać się, że się je zapomni. Mówisz o zadaniach czy jakichś refleksjach? Nie, ja mówię o zadaniach, mówię o codziennych czynnościach, znaczy nie mówię o myciu zębów i tak dalej, natomiast o jakichś sprawach związanych z pracą, z jakimiś obowiązkami, nie wiem, partnerskimi, w stosunku do dzieci, do domu i tak dalej, nie? Jakieś sprawy do załatwienia, które są, jakieś problemy do rozwiązania, które są. Nauczyłem się jakby tego planowania, bo to jest, nauczyłem się jakby jednej ważnej rzeczy, że i wiem to teraz, że jakby głowa alkoholika jest takim najbardziej zawodnym elementem tej całej układanki i nie należy dawać za dużo tam pola do myślenia, tylko właśnie bardziej takiego mielenia bez końca. To, co powiedział w swojej książce, jeden z książek napisał Wiktor Osiatyński: wstań rano, zrób przedziałek, zrób co masz do zrobienia i odpierdol się od siebie. Na tym to się polega, nie? Żeby mieć jakiś plan dnia, wykonać rzeczy, które są do zrobienia i okej, i poczuć się jakby zadowolenie. Taka systematyka, z którą mam problem oczywiście, natomiast jakby mi to pomaga, takie usystematyzowanie tego życia. No. Czyli wyrzucanie rzeczy z głowy, sport, regularność. A u ciebie tak, jak to wygląda, Artur? Odżywianie się dobre też oczywiście, na ile nie płynę akurat w cukrowy haj, który mi się zdarza niestety ciągle. No ja rano wstaję, mam taki zdrowy nawyk, znaczy nie wiem, czy to jest zdrowe, no kawę muszę oczywiście wypić przedtem i biegam. Mieszkam w pięknym miejscu, robię taką rundkę wokół jeziora. Potem jem śniadanko. Staram się nie jeść tego śniadania tak po prostu jakoś tak byle jak, tylko jakoś tak rzeczywiście przy stole i smakować to, co jem. Czyli starasz się dla siebie. Tak, tak. Wiesz, bo to pod ludzi to myślę, że dość przez wiele lat robiłem, a to sam jestem dla siebie jakąś taką publicznością w ostatnich miesiącach. I potem idę do pracy, wiesz, no i też w tym, co Marek mówił, bym dodał jeszcze to, Marek pewnie by o tym powiedział, bo też dochodzimy do takiego wniosku, że dajemy sobie też czasem prawo, że no coś nie wyjdzie po prostu, że to jest normalne. No, życie, jakby się nam wszystko udawało, to ma swój cel, tak? Że czasem nam coś wyjdzie. No i odpoczynek, nie? Jak wiesz, wracam sobie, to wyciszam sobie telefon i tak pół godziny lubię sobie po prostu poleżeć i dotrzeć do każdej części swojego ciała. Gdzieś tam, no to jest dużo medytacji z tym związanych.
i tak znowu zniuansować sobie gdzieś tam. Chodzi mi o to, żeby nie żyć na autopilocie. No, chyba to jest najważniejsze, bo to jest po prostu bardzo krótka droga do tego, żeby, no, żeby znowu uciec przed sobą, nie? Generalnie. Zresztą wydaje mi się, że dużo pisaliśmy o tym dzieciństwie i też, żeby wrócić do tego małego chłopca, tego Marka, który ma tam 14 lat, czy Arka, który ma 13 lat i jakoś dać swoje współczucie, jakoś, to jest też taka pewna technika, metoda w psychoterapii, postawić sobie jakiegoś takiego pozytywnego bohatera, który przy mnie był, który mi pomoże, który mnie obroni po prostu. To dużo daje, żeby... Supermana? Anioła? Kogoś, kto naprawdę istnieje? Wiesz co, czasami w różnych sytuacjach potrzebujemy różnych z tych postaci, o których mówisz, natomiast warto sobie właśnie zamiast tego wdrukowywania, że zostałem oszukany, pokrzywdzony, nie poradziłem sobie, sobie wyobrazić wokół siebie, nie wiem, Króla Lwa na przykład, który był ze mną i mi pomógł. Lubię tą bajkę. Miałem takiego kolegę na studiach, z którym czasami 3 razy dziennie szliśmy na ten film i 3 razy dziennie ryczeliśmy po prostu tam, bo to było niesamowite dla mnie. Ale nie wiem, poza tym się czuję naprawdę młody duchem. Wiecie, to jest, kurczę, fajne. Nie mówię po to tego, no, ja tak czuję, nie, generalnie. Nie zawsze, ale czasem. No teraz jak ciebie patrzę, jak się uśmiechamy tutaj do ciebie, cieszę się z tego bardzo. No to jest na jakiś największy komplement, który dzisiaj usłyszałem. Nie? Marek, pokaż ty. Marek ma dzisiaj gorszy dzień, nie wymagajmy od niego, żeby udawał, że jest lepiej. Ja nie mam zwyczaju udawać. Może zechce łapkę podać, ty chcę podać. Ale tutaj jeszcze cię muszę dopytać po prostu. Muszę cię dopytać, Artur. Dosłownie przedostatnia strona. Piszesz o grupie AA, która nie zatrzymała cię przy sobie ze względu na psychomanipulację religijną. O co tutaj chodzi? Znaczy od razu chcę powiedzieć, żeby była jasność. Ruch AA jest bardzo pożytecznym ruchem, bo nikt tak nikomu nie pomoże alkoholikowi jak drugi alkoholik. Ja mam koleżankę, która straciła córkę, trzeźwy alkoholik. Tak, córkę i partnera i żadna terapia jej tak nie pomogła, jak kontakt z innymi matkami, które straciły dzieci, więc to jest jasne. Natomiast powiem tak, że w pewnym momencie, może to jest specyfika grup, do których ja trafiłem, żeby była jasność, nie? Jak ja słyszę, że Jezus i Maryja cię wyzwolili z nałogu, to jest gówno prawda. Sam sobie pomogłeś i sam sobie pozwoliłeś. Ja nie chcę dezawuować, bo jeżeli komuś to pomaga, no to jest po prostu okej. Okay. Tylko, no wiesz, naprawdę nie trzeba jakimś takim tonem takiego narzucania tego innym ludziom o tym mówić. Jeżeli ktoś mówi, to jest jego świadectwo, ma takie wewnętrzne przeświadczenie. Ja to sobie mogę wewnętrznie ocenić. I w porządku, no, ale jeżeli ktoś mi to mówi... Że to, ty musisz mieć takie doświadczenie, tak, i taką motywację. Tak, to ja absolutnie nie chcę. No, to znaczy ja myślę, że ten ruch AA, jak to w Polsce wiele organizacji społecznych niestety jest dość mocno generalnie pozostaje pod wpływem kościoła katolickiego. No, ja znam wielu alkoholików, którzy na samym początku gdzieś tam wchodzą w ten taki kod zakazów, nakazów. Oni mają bezpieczną rzeczywistość związaną z pewnymi przykazaniami. No i ja, wiesz, no już nie chcę w to wchodzić, ale słyszałem różnych takich wiele absurdalnych historii. Natomiast jest to specyficznie bardzo polskie. Jeżeli komuś to pomaga, żeby było jasność, no to jest okej, okay, po prostu. Cokolwiek działa. Tylko wiesz, tak, tylko że to z tą wiarą, no to jak się ktoś, wiesz, się w ten sposób po prostu obnosi, w jakiś taki nawet agresywny sposób, że to Maryja, a nie tamto i tamto, wiesz, no to ja ci powiem szczerze, że mnie to tak nie przekonuje. I jak ktoś opowiada jakąś tą samą historię i gdzieś zmienia fakty po prostu, no to też zastanawiam się, co mam na ten temat myśleć. Natomiast absolutnie bym, żeby tak nie wybrzmiało to, nie dozwołał tego ruchu, bo na samym początku mi to bardzo mocno pomogło. To też jest napisane, żeby była jasność, żeby ktoś nie pomyślał, że ja ten ruch odrzucam. Natomiast ja też rozmawiałem na ten temat z Wojdyłą i ona mówiła, że no w Polsce te terapie, ten ruch AA-owski jest często taki po prostu brudny, taki jakiś, nie? Że nie pokazuje się temu człowiekowi jakiejś takiej nadziei, drogi po prostu, którą on ma, tylko tak trzeba go po prostu zgnoić po prostu. Takie biczowanie, źle zrobiłeś, tak? No wiesz, i do końca życia takie pałowanie się z tym, ja nie wiem, czy jest zdrowe. Nie? Wiem, no to że... chyba jest motywacja do dalszego picia, szczerze mówiąc. No ale wiesz co, do takiego życia z takim jakimś takim poczuciem winy, wiesz, ja znam wiele związków, które się porozpadały, bo facet wszedł w jakiś nauk, nie wiem. To bardziej przypomina, bo Artur ma na myśli takie bardziej taplanie się w tym własnym bagienku, wiesz, tam chodzi Arturowi o coś takiego, że czasem się trafia na takie grupy, gdzie jest takie kółko trochę wzajemnej adoracji
i oni się w kółko przerzucają tymi samymi historiami, takie, po prostu taplają się, kto bardziej był zwyrodnialcem, kto bardziej robił to, kto bardziej to, i to już nie ma wiele wspólnego z trzeźwieniem, tylko jakimś takim właśnie takim... Moje takim picie było bardziej mojszeństwo. Kogutów. Tak. A ja miałem 7 kobiet, a ja miałem 17, a ja miałem 70, i to jest takie, no... Ja siedziałem 2 lata, ja 5. Mało w tym pozytywnego spojrzenia, takiego wyjścia jakby na tym, co jest po tym, no bo na jakimś etapie każdy chyba uzależniony potrzebuje takiej identyfikacji w tym cierpieniu, w tych doświadczeniach, o których my też tu piszemy. Natomiast później się pojawia pytanie, no właśnie, co dalej, co bez tego wszystkiego, nie? Przechodzimy na tą jasną stronę mocy i jak żyć, nie? Mhm. I tutaj jest jakby cała lekcja do przepracowania, do odrobienia, później są prace domowe i tak dalej, i trzeba jakoś umieć z tym funkcjonować. I jakby tego brakuje czasem, takiego pozytywnego spojrzenia, gdyby przyszedł taki facet, który 20 lat nie pije, powie: słuchajcie, moje życie jest genialne, bo ja nie piję 20 lat i zrobiłem to i tamto, nie? I tego właśnie jest za mało. I o tym też mówią jakby ludzie, którzy, no ja mam przyjaciela, który mieszka w Stanach od tam 10 lat i on w ogóle całe trzeźwienie swoje oparł o wspólnotę, która wywodzi się w ogóle ze Stanów Zjednoczonych. I on był tutaj na meetingach w Polsce ze mną też nieraz. Ja mówię, że to są jakby, no, program jest ten sam, te kroki brzmią tak samo, natomiast jakby no, to o tym wszystkim decydują ludzie na końcu i nie wszystko nam się tutaj udaje w naszym pięknym kraju. No. Czyli też warto podejść do tego krytycznie. A tak na zakończenie, a propos tego warto światła. Warto szukać swojego, przede wszystkim swojego miejsca i swojej drogi, bo nic nie jest dla, nie ma tutaj, nie ma jakiejś złotej recepty i jakiegoś schematu, według którego trzeba postępować, tylko ten jest właściwy. No, jednemu pomoże to, drugiemu coś innego. Warto szukać po prostu rozwiązań, no i tyle. No właśnie, więc na zakończenie, nawiązując do tytułu, ogarnij się, bo ja mam wrażenie, że on jest po prostu stuprocentowo skierowany do osób w uzależnieniu, nie tylko zresztą alkoholowym. I nawiązując do tego światła, o którym Marek mówiłeś, co byś powiedział osobom aktualnie uzależnionym, które oglądają ten podcast albo go słuchają, no i tak sobie myślą, kurczę, im się udało, a co ze mną, co zrobić, jak zacząć, od czego w ogóle się zaczyna? No, tutaj nie ma filozofii żadnej, nie? Bo każdy dzisiaj ma, nie wiem, albo telefon, albo komputer z internetem, może wziąć, otworzyć pierwszą lepszą przeglądarkę, wpisać przychodnia leczenia uzależnień, pojawi mu się na mapie albo jakiś inny spis numerów telefonów, wykonać ten telefon, omówić się na rozmowę z terapeutą i pójść na spotkanie. Nikt nikogo tam nie pogryzie. I trzeba wykonać ten pierwszy krok. I to, tam są ludzie, którzy są przygotowani do tego typu telefonów. To naprawdę oni mają to na co dzień, takich telefonów po kilkanaście, po kilkadziesiąt. I najlepiej właśnie nie szukać sobie, bo to też jest takie właśnie, że często szukamy jakichś prywatnych ośrodków, że ja pojadę w jakieś tam Bieszczady, zapłacę 8 tysięcy za jakiś tam turnus. Nie, to w ogóle to jest, to w ogóle nie ma sensu. Znaczy nie chcę jakoś dezawuować tych sposobów, bo to tak jak Marek mówi, dla każdego jest coś dobre, ale naprawdę najlepiej jest pójść do tego miasta powiatowego, w którym mieszkam. Najlepiej najbliżej, żeby najbliżej mieć jedną wymówkę, chociaż mniej, bo jak się znajdzie na drugim końcu Warszawy i trzeba jechać z Bielan, na przykład na Ursynów, no to będzie wymówka, bo to godzina drogi samochodem czy metrem. Więc lepiej blisko domu niż dalej. No jakby bardzo proste rozwiązania są najlepsze. No. Wbrew pozorom w Polsce jest duży dostęp jest do leczenie, tego. Tak. Jest, naprawdę. Jak ktoś chce, to znajdzie. No, drugim rozwiązaniem jest meeting. No to też trzeba pisać wspólnota anonimowych alkoholików, pojawia się strona, na której są meetingi. Godzina. W całej Polsce, w miastach, w miasteczkach, na wsiach czasem. Nic nie kosztuje. Są meetingi online, jakby no naprawdę ta pomoc jest, nie? Tylko trzeba przestać pić. No. To jest podstawa. Dziękuję, to był podcast Polityka. Naszymi gośćmi byli Artur Nowak i Marek Sekielski. Dziękujemy. Autorzy książki Ogarnij się, czyli Jak wychodziliśmy z szamba. Dziękuję i do zobaczenia za tydzień.